Hejo, oglądacie Adam TV. W dzisiejszym odcinku mam na was minifigury z Lego Ninjago. Tak, to są minifigurki z Lego Ninjago film. Słuchajcie, kupiliśmy 12 sztuk z 20, zdaje się, że z 20 dostępnych. Tutaj jest edycja limitowana, 20 sztuk. Mniej więcej takie można dostać. Z przodu, z tyłu. I w tym odcinku myślę, że pokażemy wam 3 minifigurki. Dobra. To może Adaś wybierz, które 3. I od razu tam masz nożyczki gdzieś z boku. To i to. I to. Okej, okay. Te może gdzieś tu na bok. Tu albo tu. Więc pierwsze niech będzie to opakowanko. Dobra. Więc otwieramy. Uważaj, żebyś tam czegoś nie przeciął, nie? Akurat było za daleko. No. I to jest dobre. Dawaj. Zobaczmy, ja w ogóle nie wiem, kto tam jest do zdobycia. Kojarzę tylko Jaya z selfie stickiem. O, to chyba Lloyd jest. Tak. Jeszcze coś tam było? Pogubiłem niczego tam w opakowaniu. Nie ma? Czekaj, ja wezmę to. Ja to buduję. Ty go buduj, ja pokażę widzom, co to w ogóle jest. Słuchajcie. Tu jest instrukcja, jakaś taka. Co to jest? Mamy tu Garmadona, jakąś ośmiornicę, Lloyda. To nie wiem, co to jest. Jeszcze jeden Garmadon, Jay. Aha, a tutaj? O, dobra, tutaj są wszyscy pokazani. Czyli mamy Kaja, Nie, Lloyda, W, Garmadona. Jest całkiem sporo fajnych figurek. Widziałeś to? Nie. O, fajne. Już kończę składać Lloyda. Co tu jeszcze jest? Sushi, mistrz sushi, gościu z gitarą. Tu jest jakaś dziewczynka z miszkiem. Dobra. Zayn z plecaczkiem, fajny w ogóle. Ten tu. To teraz się zamienimy. Aha. O, proszę, zobaczcie. Jaki Lloyd. Miseczka z ryżem? Nie, pusta. Łyżka. O, jaki klocek. Zerknijcie, Adaśko, i fryzura, no. I kaptur w jednym. Czy on ma dwie buźki? Nie, chyba w minifixach tylko jest jedna zawsze. Ale w ogóle włosy ma jakieś takie szare. No, on takie ma. Normalnie? A może w cieniu są i dlatego. Przepraszam, tak. Jeszcze raz? Może niby są w cieniu. A, no może. Fajny nadruk, to spodenki. Jakieś takie matowe. Przejdź palcem po tych spodenkach. Nie są jakieś inne od tamtych? Mam wrażenie, że te są matowe, a... Nie. Zaraz sprawdzę. Dobra. Okej, okay? Myślę, Adaśko, że możesz następnego otwierać, bo to... Dobra. Skoro to, tutaj mamy Lloyda, ja go postawię gdzieś tu koło ciebie. I wezmę dla porównania... I wezmę dla porównania tego... Jakiegoś Kaja. Dobra. Nie, jednak spodenki też są takie same. Myślałem, że czymś się różni materiał. Dobra, więc to jest Nia. Tak, od razu, aha, czyli mamy, zaraz, mamy tak. Nia to jest w kimono. Ta? Nia w kimono. Zdaje się, że ona się nazywa dokładnie, że to jest Nia trenująca spinjitsu. Tutaj. Czyli mamy tą Nię i tego Lloyda. Okej. Okay. Jakie włoski. Zobaczcie. Wow. No. Ciekawe. Ja może, Adaśko, w tym czasie ty już tamtego składaj. Tego wybrałeś, tak? Tak. Wezmę. No. Misako? Chyba? Jakoś tak to wygląda. Włoski, to dobra. Adaś zaraz ją złoży. A ja pokażę wam teraz z bliska Nię. O, czyli dwa drewniane miecze. W sumie kojarzysz, żebyśmy mieli już takie miecze w tym kolorze? Chyba nie. Ja też nie, bo to... Może takie, jednego? Takie treningowe ewidentnie. Czy nie, też jedna buźka. Ty, zobaczcie, ona tutaj ma znaczek W Crew Na plecach też. O. Aha, super. Te włoski też są dziwne jakieś. O, z pałeczkami.
Zobaczcie tutaj dokładnie. Super. I ma jakąś torbę. No to czekaj, złóż zestaw, to od razu pokażemy całość. To prawda. Powiem wam, że Nia całkiem fajna. Mi się jakoś najbardziej podoba Lloyd. Póki co Lloyd, nie? Ale dziwią mnie te włoski, mówiąc szczerze. Kogo? Lloyda. Nie, Lloyda. Nawet tutaj są pokazane, że są jasne, takie jak on ma zawsze, ale tu dostaliśmy szare. Chwila. Zobaczcie. Ty, to jest chyba, Adaśka, jakiś błąd, mi się zdaje. Naprawdę. Zobacz. Przyjrzyj się temu, a przyjrzyj się temu, tu. Jest gdzieś na środku. No przecież tam ma normalny kolor włosów. No, to jakby, nie wiem, miał odrobinkę zafarbowane. No normalnie szare włosy dostaliśmy. Później zobaczę na YouTubie, jak ktoś inny rozpakowywuje tego Lloyda. Czy też ma taki kolor jak my. Mhm. Dobra, jak tam Misako? Misako jakaś taka. Tylko. O, z torebką? Czy co to jest za torba? Tak, z torebką. O, proszę. Ładne nadruki. Bardzo fajny ten tors tutaj. Z tyłu absolutnie nic. I ta torebeczka to taki... Nie wiem, jak to powiedzieć. Chyba narzędzia. Na narzędzia myślisz? Taka dziewczyna z narzędziami? Nie, to bardziej torebka jest. Ciężko, aczkolwiek przypomina trochę faktycznie na narzędzia, skrzynkę taką. Jeden nadruk, buźka. Tutaj, co ona ma napisane na środku? Koko, tak? Zaraz. Zobacz, jaki koko. Śmieszne. Dobra. No, może tak ją nazywają. Możliwe. W każdym razie, zobaczcie, dostaliśmy... W trzech paczkach mieliśmy to i Misako. I ten kloczek. Także, czy dobrze trafiliśmy w tej fali? Tak średnio mi się wydaje. Mhm. Może było lepiej. Ale chyba też może było gorzej. Mhm. Zobaczymy w następnym odcinku, jak to wyjdzie. A słuchajcie, na dzisiaj, bo to taki króciutki odcineczek, tylko chcieliśmy wam pokazać, kogo mamy. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczyska. Pa!